tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dziś nadajemy z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Państwa i moim gościem jest pani Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw, żebym nie skrócił, rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości, a wcześniej wicepremier, minister rozwoju regionalnego, a później minister infrastruktury i rozwoju. Tak jest. Mamy już prawie na pewno nowego komisarza z Polski w Komisji Europejskiej. Na pewno, na pewno. Jak to jest być tym komisarzem? Wszystkim się wydaje, że to jest bardzo, bardzo łatwa praca, bo jest gdzieś się za granicą i wygłasza się przemówienia. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki no, kawałek chleba. Odpowiada się za region, za sprawy ponad 400 milionów ludzi. A nawet bym powiedziała bez Wielkiej Brytanii, znaczy z Wielką Brytanią 500 milionów bez 440. Czyli to jest naprawdę, poza tym, że trzeba jednak podróżować, co się też niektórym wydaje na początku być może fajne, ale to jest jednak praca, wiem, która wymaga, zdrowiem dokładnie, tak. Wymaga pokazywania tego, co komisja robi wszędzie i ja to bardzo poważnie brałam. Ale poza tym, no naprawdę komisja duża ilość legislacji. Spotyka się raz w tygodniu. Raz tak? w tygodniu, duża ilość legislacji. Akurat to portfolio moje to było jedno z największych. To był jeden z największych zakresów. To są olbrzymie interesy, prawda? To było ogromne portfolio. I moja następczyni będzie miała chyba jeszcze większe, albo nie, bo to jeszcze nie wiemy na ten moment. Ale to rzeczywiście było ogromne portfolio i ja, która zawsze staram się jednak wiedzieć, co robię i staram się trzymać ręce na tym, co robię, no to kosztowało mnie to naprawdę bardzo dużo wysiłku. Za pani czasów Polska miała najlepsze w Europie wykorzystanie środków europejskich, tak? To zwolniło w tej chwili. I to było wtedy moje naturalne otoczenie. Ja w polityce regionalnej, czyli najpierw w środkach krajowych i przedakcesyjnych, a potem akcesyjnych, pracowałam ponad 20 lat. To było moje naturalne otoczenie. W tej chwili, czy ja uważam, że zwolniło? Oczywiście ta propaganda, która się zewsząd leje. U nas w Kujawsko-Pomorskiej, tak. Droga S5 zaczęta, w tym roku szpadel nawet nieruszony. Przy okazji chciałbym w imieniu mieszkańców Bydgoszczy podziękować za życzliwość dla sprawy dofinansowania budynku dworca w Bydgoszczy. Tak, to prawda, ale to nie chodziło o żadną życzliwość. My po prostu dobrze wybieraliśmy projekty w różnych miejscach w Polsce. I nawet teraz to, co widać, wiele, bo nie chcę powiedzieć, że 100%, ale wydaje mi się, że 90% tych otwarć hucznych, które się odbywa w Polsce, to są nasze projekty. No ale czy grozi nam utrata środków? Ja w tej chwili nie mogę... Wie pan, mówię do pana ministra, wie pan, Radku. Ja jestem odpowiedzialną osobą, więc nie będę tak jak ci, którzy teraz rządzą, jak myśmy byli w rządzie, wyliczali nam co miesiąc, ile mamy wydać, bo utracimy. Ja uważam, że będzie bardzo trudno do końca tego okresu wykorzystać wszystkie pieniądze. Czy dobrze pamiętam, że na czas kryzysu w strefie euro wydłużono fakturowanie projektów do trzech lat? I teraz też tak jest. Teraz jest 3 lata czy 2? I teraz jest cały czas 3 lata. Teraz cały czas jest 3 lata. Czyli z obecnego budżetu trzeba zakończyć i rozliczyć środki do końca 2023. Tak, ale to już jest jakby ostateczny koniec. Czy wyjście Wielkiej Brytanii coś tu zmienia? Nie, wyjście Wielkiej Brytanii zmienia coś w przypadku przyszłego budżetu, oczywiście. No bo to tego budżetu, który jest w tej chwili dyskutowany... Jeśli wyjdą na twardo pod koniec miesiąca, to skończą z przesyłaniem składki, to kto zapłaci faktury? Ale składkę mają jakby zakontraktowaną w poprzednim budżecie. No jeśli nie będzie żadnej umowy, to ja naprawdę nie wiem i wszystkim mówię... No, ale o tym mówię, przestaną przesyłać pieniądze, no to będzie pewnie miało jakiś wpływ również na ten budżet, który w tej chwili jest. Czyli natomiast... zwiększenie składki? No, czy to obcięcie, jest czy obcięcie projektu? Bardzo kraje europejskie, właściwie większość, nie chcą na to przystać. Ja to widzę przy tych dyskusjach, które mamy na temat przyszłego budżetu, czyli 21, bo on za chwilę powinien zacząć działać, a nie ma żadnej rozmowy na ten temat. Janusz Wojciechowski wypadł słabo, gdy mówił po angielsku na komisji. To nie chodzi o to, że przeszedł po polsku, ale... Przecież trzeba rozmawiać na kolegium nie tylko o sprawach związanych z własnym portfolio, tak? Absolutnie o wszystkich. Ja też to widzę jako niewątpliwą
niewątpliwą korzyść czy atut bycia drugi raz komisarzem. Znaczy wie się wszystko. Wtedy się rozmawia, zależy oczywiście od portfolio, ale wtedy się rozmawia i o polityce międzynarodowej, i o sprawach handlu międzynarodowego, i o sprawach rolnictwa, i o sprawach cyfrowych, o wszystkim. Natomiast pan komisarz w tej chwili Wojciechowski wypadł słabo na sprawach rolniczych. Oczywiście tutaj bez języka się nie można obyć, to jest absolutnie podstawowe. Natomiast on wypadł słabo w tym pierwszym przesłuchaniu na sprawach rolniczych. Myślę, że potem jakby jakaś rozmowa i przemyślenie pewnych spraw było. Natomiast odpowiadanie tutaj w czasie przesłuchań takimi zdaniami, że będę rozmawiał, pochylę się, tak. Będziemy o tym rozmawiał, będę starał się przekonywać moich kolegów w komisji, absolutnie to nie wystarcza. I ja mam taką refleksję, że poprzednio wygrywaliśmy to, co wymagało kapitału politycznego, to znaczy przewodniczący parlamentu dla Buzka, przewodniczący rady dla Tuska i jeden z najważniejszych bardzo duża teka. Budżet, prawda? Tak. Plus ta teka też kluczowa. A teraz mieliśmy kłopot z obsadzeniem tego, co nam się należało. To znaczy teka komisarza się zawsze należy. Teka rolnicza w tym przyszłym budżecie według mnie będzie bardzo trudna. Zobaczymy oczywiście. Moment. Obiecują, że dzięki tej tece wreszcie wyrównamy dopłaty dla polskich rolników ze średnią unijną. Po pierwsze, te dopłaty w tej chwili, co wiemy oboje, są na poziomie mniej więcej środka tabeli. Oczywiście mamy trochę niższe niż Niemcy i Francja, ale mamy wyższe niż Hiszpania na przykład dopłaty. To w Polsce tego to też nie wybrzmiewa. A koszty produkcji jednak u nas są trochę niższe. I to też nie wybrzmiewa. Natomiast uważam, że to będzie, na pewno to docenię, jeżeli tak się stanie. Natomiast to jest bardzo misja, powiedziałabym, karkołomna. Bo co? Bo jest presja na obniżenie wartości koperty rolnictwa. To znaczy dwie rzeczy. Pieniądze na rolnictwo, które... A o tym decyduje budżet, a nie komisarz do spraw rolnictwa. Znaczy budżet z komisji wychodzi. To już się w komisji skończyło właściwie. Budżet idzie teraz, ta propozycja komisyjna, która jest niższa dla rolnictwa, ta propozycja budżetu idzie w tej chwili do Rady i do Parlamentu. A są nowe tematy, które trzeba finansować. Czyli Wojciechowski będzie miał mniej pieniędzy. Będzie mniej pieniędzy na rolnictwo i to jest zdecydowanie nowe tematy plus Brexit. To obcina budżet. I druga sprawa, ten zielony deal, czy zielony pomysł na Europę. To jest bardziej zagrożenie dla nas, czy szansa? Ja uważam, że to jest szansa. Natomiast widać było... Mówi to polityk ze Śląska. Tak, absolutnie. Absolutnie tak. Absolutnie z całą odpowiedzialnością. Natomiast widać było w czasie tego pierwszego przesłuchania pana komisarza, że to był temat drażliwy, że jakby nie chciał jednoznacznie powiedzieć o tym, że co to znaczy dla polskiego rolnictwa. Plus jeszcze jedną sprawę dodam. Według mnie w tej chwili na pewno będzie ta warunkowość na pieniądzach, czyli warunkowość związana z praworządnością. Ale zatrzymajmy się przy zielonym programie, bo górników mamy ile? 65 tysięcy, tak? No mniej więcej tyle. W tych nowych technologiach i w zielonej energetyce może powstać znacznie więcej miejsc pracy. Bardzo dużo miejsc pracy i to jest naprawdę według mnie przekłamywanie i albo też takie cyniczne okłamywanie ludzi, że to będzie strata miejsc pracy. Tylko trzeba to wyraźnie powiedzieć i trzeba powiedzieć w tej chwili, że jednak przestawiamy. Dać ludziom czas na dostosowanie się. Naprawdę ludzie na Śląsku nie żyją w bańce górniczej. Ludzie na Śląsku wiedzą, co się dzieje. A poza tym wiedzą, że już trzeba fedrować poniżej kilometra. Tak? Widać to po tych masowych protestach, które jeśli chodzi o budowanie nowych kopalń, które w tej chwili są zresztą dzień po wyborach ma być procedowana w polskim Sejmie, tym przerwanym, ustawa o tym, żeby w ogóle nie słuchać obywateli i nie dać im prawa głosu, jeśli chodzi o budowanie nowych kopalń. Więc ludzie na Śląsku to wiedzą, tylko po prostu trzeba, to co ja zawsze mówię, nie sprzedawać dwóch przekazów, czyli na kraj przekaz jeden, że węgiel na zawsze lub na bardzo długie lata, a do Europy przekaz drugi, milion elektrycznych aut. To się nie składa. I 500 milionów drzew. I 500 milionów drzew. A jakoś ich nie ma. No, a miliona samochodów też nie ma. Elektrycznych. A teraz jeśli chodzi o tą warunkowość.
No bo Europa Zachodnia dostrzegła, że Orban, Kaczyński budują systemy autorytarne, a jednocześnie władzę utwardzają dzięki dotacjom europejskim i mówią dosyć, tak? Czy prawdą jest, że ta warunkowość będzie niezależnie od tego, co zrobią polscy posłowie w Europarlamencie? Bo ja sobie mogę wyobrazić taką narrację, że proszę bardzo, oto targowica, zdrajcy w Brukseli spowodowali to, że będzie warunkowość. Jeżeli za 4 dni obudzimy się w kraju ponownie rządzonym przez tych, którzy teraz rządzą, to na pewno taka narracja będzie. To w ogóle nie... Ale ona jest co do faktów politycznie, rozumiem, nieprawdziwa. Tak. Jaka decyzja będzie, zobaczymy, jak będzie na końcu. Na teraz mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, na 99% albo nawet 100%, że taka warunkowość będzie, ponieważ pewna część krajów nie zgodzi się na takie wpłaty do budżetu, jeżeli tej warunkowości nie będzie. Wszyscy Skandynawowie. I co? W ogóle protestują. Powiedzmy językiem rządu w sprawie programu Pegasus do totalnej inwigilacji, że niewinni nie mają się czego obawiać, dokładnie, prawda? Wystarczy nie łamać własnej konstytucji, wystarczy nie łamać traktatu. Dokładnie tak, wystarczy nie łamać, wystarczy jakby przestrzegać tych zasad, pod którymi się każdy kraj podpisał, wstępując do Unii. Tak jest. Wystarczy tego dzisiaj przestrzegać. Byśmy nie byli przyjęci. Dzisiaj byśmy nie byli przyjęci. Ja w każdym razie się zobowiązuję wobec pani komisarz i wobec państwa, że nie dam się zaszantażować oskarżeniami o targowicę i zdradę i będę pilnował polskiej praworządności, bo o to walczyły pokolenia Polaków. To są straszne oskarżenia. Niestety trochę żeśmy się do nich niestety przyzwyczaili. Natomiast ja... może nie w tym samym tonie, ale powiem, ja sobie nie dam odebrać patriotyzmu. Tak jest. To jest mój kraj również. Tak jak tych wszystkich innych, którzy oskarżają mnie, czy ciebie, I czy mamy nas prawo o targowicę. Do naszego, I mamy prawo naszego pojmowania interesu i mamy narodowego. Prawo do tego, tak, dokładnie tak. I ja w ciągu ostatnich 5 lat, nie tylko, bo oczywiście będąc ministrami przede wszystkim, ale w ciągu ostatnich 5 lat robiłam wszystko, żeby będąc komisarzem i patrząc przez te okulary europejskie, żeby jednak interesy Polski w każdym zakresie, który był omawiany na koledżu komisarzy, dostrzegać. No właśnie, jakie to były zakresy? Nie miałam partnera w rządzie, nie miałam, ponieważ to jest, taka jest prawda. Ja to powtarzałam wielokrotnie, ale to jest bardzo źle. Znaczy, jakiekolwiek są rządy i widziałam to na przykładzie moich kolegów z innych krajów, gdzie rządy się przez ostatnie 4-5 lat zmieniały. I tam kontakt zawsze był. Jakikolwiek to nie był kraje, kolor. W których potrafią się dogadać znaczy, co do wspólnych kandydatów. Ja uważam, że prawie wszystkie. Ja uważam, że prawie wszystkie. To jest prawie wszystkie. Natomiast ja takiego kontaktu od pewnego czasu nie miałam i to jest bardzo... Ale jak się dzieli kraj na patriotów i targowice, to potem trudno się dogadać, prawda? Za zdrajcami się nie rozmawia. No więc właśnie o tym mówiłam, tak. Tak. Co uważa pani za swoje największe osiągnięcie z tych 5 lat? Na pewno, i to mówię zawsze o tych nieoczywistych rzeczach na początku, czyli na pewno niewielki zakresowo finansowo, ale kawałek rozpoczęcia rozmowy bardzo bliski tobie o wspólnej polityce obronnej. To jest coś, co... Mamy po raz pierwszy budżet obronny. Czy będziemy mieli? W nowej perspektywie. Tak, w nowej perspektywie. I to jest coś, co jest na pewno następnym krokiem do imigracji. To będzie ile? 12 miliardów? 13 miliardów. 13 miliardów euro na współpracę, na badania. Badania, ale też tak zwane zdolności operacyjne w przemyśle obronnym, czyli na współpracę przemysłów obronnych krajów. I to będzie w portfolio twojej następczyni, prawda? Tak, ma być zresztą oddzielna dyrekcja. To jest kosmosu, space and defense, czyli kosmos i obronność. No tutaj trzymam za słowo Ursulę von der Leyen, jako było minister obrony. Tak. I ona zawsze, zresztą ona to we wszystkich swoich przemówieniach i do tej pory bardzo podkreślała. Budżet obronny, absolutnie gospodarcze wykorzystanie kosmosu. System Galileo kiedy zaczął następca, działać? Następca, pan minister Waszczykowski, bardzo mnie wyśmiewał z tego powodu, że to jest takie śmieszne, że w kosmos ją wysłali. Wyśmiewał mnie, ogóle... że twitterowa dyplomacja teraz sam prowadzi Twittera. To jest w ogóle, to w tej chwili na danych z kosmosu opiera się 10% europejskiego PKB i ta wartość rośnie. Ja byłem w amerykańskiej Geospatial Intelligence Agency, która nie zawiaduje satelitami, a tylko analizuje dane z satelitami.
satelitów. Tak, tak, tak. Tam pracuje 16 tysięcy tak, ludzi. Tak, 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 tak. To jest, ale to jest olbrzymie narzędzie gospodarcze, nie tylko wywiadowcze. Ale ja właśnie o tym mówię. Ja byłam komisarzem gospodarczym i to... I to, co my robimy, to nie jest eksploracja kosmosu, czyli co Komisja Europejska robi, czy co ja robiłam, to nie jest eksploracja kosmosu, tylko udostępnianie danych, które my pozyskujemy z tego, co ja nazywam partnerstwem publiczno-prywatnym. Myśmy duże pieniądze publiczne włożyli w nasze satelity, w Galileo, w dwa programy, w Galileo, w Kopernikusa, żeby je dać za darmo. Kopernikusa uruchomiliśmy za naszych rządów, bo pamiętam żywe negocjacje z... Steinmeierem, obecnym prezydentem Niemiec, czy ma być K, czy ma być C. I stanęło tak, na łacinie, tak, czyli tak, prawidłowo. Tak, tak, tak. Ale tak, czym tak, się tak. różni Kopernikus od Galileo? Kopernikus, najprościej mówiąc, Kopernikus to są zdjęcia, to są obrazki i również dane. Galileo to są wszystkie dane związane na przykład z każdą apką, aplikacją transportową, którą się ma w swoim telefonie. To jest telefonie. GPS europejski, to tak? To jest europejski GPS. Wszyscy mówimy, że mamy nadzieję, że kiedyś GPS będzie nazywany amerykańskim Galileo. I on jest precyzyjniejszy od GPS-u. On jest tak, on jest do 20 centymetrów, czyli o wiele precyzyjniejszy, o wiele lepszy. Mamy w tej chwili miliard użytkowników tego na świecie, tego systemu. Brytyjczycy właściwie... najpierw nikogo nie chcieli, a teraz żałują. Nie chcę powiedzieć, że proszą, ale żałują, tak. No. Każdy nowy telefon w tej chwili jest wyposażony w takiego w chipa, który czyta Galileo. Także to jest naprawdę niezwykłe osiągnięcie. No ale poza tym w moim portfolio ten cały czas zakres wspólnego rynku. Moja następczyni Sylwii Goulard, bardzo miło zresztą w tym swoim pierwszym hearingu, bo będzie miała drugi, w tym swoim pierwszym hearingu bardzo, bardzo miło mówiła o mnie, składając mi jakby takie wyrazy uznania za to, co zrobiłam. Natomiast powiedziała jedno zdanie, że to nie wystarczy, żeby być walecznym komisarzem. I to prawda. Akurat we wspólnym rynku jakby kilka kroków do przodu zrobiliśmy, bo to jest... No ale ileś transakcji... takie w poprzek granic narodowych, duża proporcja nadal nie dochodzi do skutku. Tak, absolutnie. I to jest... Ale dlaczego? Głównie chodzi o... Proszę to wytłumaczyć, bo ja nie rozumiem. A dlaczego? Dlatego, że nie wszyscy w Europie tego chcą. Dlatego, że większość polityków czy liderów i partii i rządów, po angielsku powiem, they are preaching, not doing. So, to znaczy opowiada o wspólnym rynku jako podstawie naszej rzeczywiście wspólnoty, o tym, żebyśmy byli konkurencyjni, ale jak przychodzi do szczególnych rzeczy, bo to znaczy wspólny rynek, to potem są małe rzeczy. To potem chodzi o to, jak... Prawa konsumentów, Jak sprawić, żeby firma z Polski średnia, bo duże firmy sobie zawsze radzą, średnia lub mała firma z Polski mogła swoje usługi wykonywać w innym kraju europejskim. Albo sprzedawać chociażby swoje produkty. Przedstawiliśmy taką legislację, nazywało się to e-card, czyli że ta firma we własnym języku, w Polsce, jakby wszystkie wymogi kraju tego, do którego jedzie, wypełnia. Czyli administracje się dogadują, ta firma po polsku wypełnia wszystkie wymogi, przedstawia instytucjom w danym kraju i to upadło. Upadło. Dlaczego? Bo niektóre nie kraje chcą konkurencji, tego nie tak? chcą. To jest po prostu protekcjonizm. Protekcjonizm europejski, który się, nie chcę powiedzieć, skończy źle, bo to nie chodzi o to, że się skończy jakąś tragedią. To są stracone okazje. Ale tak? to są stracone okazje i to jest stracona okazja do tego, żebyśmy jednak byli jedną pięścią, tak jak powiedziałam, 440 czy 500 milionową w stosunku do naszych konkurentów gospodarczych w Ameryce, w Chinach. To są stracone okazje. Czy grozi nam rola domu starców i atrakcji turystycznej, tak? Jak nie postawimy na przemysł i innowacje. Ja uważam, że wszyscy to w końcu zrozumieją, bo ani moja stała wypowiedź, ale ani 90-milionowe Niemcy, ani półmilionowa Malta nie są dostatecznie mocne, żeby konkurować z tymi ogromnymi potęgami. Tylko będą będziemy razem. Mieli eksperyment brytyjski. Dowiemy no się, jak to będziemy, działa. No właśnie. Postawili na pójście własną drogą. Zobaczymy. Jak im się uda, to pewnie znajdą naśladowców. Znaczy ja myślę, że to jest, szczególnie po tym, co widzimy teraz przez 3 lata, że to jest jednak dobra przestroga dla wszystkich.
że wszystkie głosy w różnych miejscach w Europie, które się pojawiało, że dobrze zrobili, teraz po tych 3 latach jednak wygasły. Byli jednak najszybciej rozwijającym się krajem G7, tak, już są najwolniej. Tak, tak. 30 parę najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, jest z 50 jest w Polsce. Co z tym zrobić? No to jest... Co z tym zrobić? Chciałam powiedzieć, że to jest proste. W ogóle to nie jest proste. Natomiast po pierwsze trzeba... To są decyzje połączone na poziomie i europejskim, i krajowym, i lokalnym. Czyli europejskim. Będziemy mieli zielony pakiet, który pani przewodnicząca obiecała w ciągu pierwszych 100 dni. Będziemy mieli pewnie w ramach tego pakietu ten taki instrument dotyczący przejścia, czyli instrument finansowy, który też... Szansa dla nas, prawda? Ale tak, ale żeby było to dobrze zrozumiane. Ja nie uważam w tej chwili, że to będą jakieś dodatkowe pieniądze. To będą pieniądze skądś z tego budżetu jakby wyodrębnione. Natomiast tak, to jest szansa dla nas. Dla tych krajów, które jednak mają dłuższą drogę do przejścia trochę. Natomiast po to, żeby do tego dojść, to trzeba przestać budować elektrownie w Ostrołęce. No, znaczy przysłowiowe. Albo paradować w mundurze górnika na szczycie klimatycznym. Ja tam, tak. Albo oburzać się na żarówki energooszczędne. To znaczy, to są wszystko drobne rzeczy, które w tej chwili, ja naprawdę też po tych 5 latach tutaj... To pani była na Barbórce, a nie na szczycie klimatu. Ja na szczycie to absolutnie bym w życiu nie. Ja jestem naprawdę, moje stała odpowiedź, jestem Ślązaczką polską i europejską i doceniam i absolutnie to jest dla mnie ważne, wszystkie tradycje śląskie, natomiast rozumiem, że od węgla musimy odejść. Musimy odejść. To nie jest nawet teraz mówienie sobie, że możemy albo kiedyś. To jest wymóg gospodarki całej Europy, jeżeli chcemy być w Unii Europejskiej. Chyba że zdecydujemy, że nie chcemy być w Unii Europejskiej. Są tacy politycy, którzy uważają, że dopóki dostajemy netto... No to jeszcze przez następnych 7 lat będziemy dostawać. W związku z tym musimy się włączyć w ten nurt, w którym Europa uważa, że pierwszym zadaniem Unii Europejskiej jest walka o klimat, o środowisko, walka z emisjami. To są najważniejsze rzeczy w tej chwili w Unii. Pani komisarz, na koniec. Jedna rada dla następczyni i jedna dla Wojciechowskiego. Zgłębi pani doświadczenia. Dla następczyni... Pewnie ona akurat nas nie będzie słuchać, ale być może. Ja z nią rozmawiałam bardzo długo, to jest bardzo doświadczona osoba i na pewno sobie świetnie poradzi. Natomiast ja uważam, że ona powinna swój potencjał i doświadczenie francuskie wykorzystać do tego, żeby pchnąć sprawy wspólnego rynku w usługach. Dodatkowo wcale nie mniejsza rzecz w jej portfelu sprawy przemysłu samochodowego. Ogromny przemysł w Europie. Ogromny przemysł w Europie i uważam, że to będzie się cały czas jakby... A Polska w łańcuchu dostaw, prawda? Tak. Więc... A dla Janusza Wojciechowskiego? No po tym przesłuchaniu szczególnie. Bić się o polskie sprawy w koledżu. Ale mądrze. Bić się o polskie sprawy w koledżu. To nie będzie wcale łatwe. To jest, ja tu rozmawiałam ze wszystkimi, jestem naprawdę dobrze zaprzyjaźniona ze wszystkimi moimi kolegami w tej chwili i to naprawdę nie jest proste. Znajdować, tak samo jak w Radzie, tak samo jak w parlamencie, znajdować sojuszników, partnerów i sojuszników. Budować koalicję. Nie blokować, bo blokowaniem nic się nie... I krzyczeniem o narodowym interesie Nie. Nic się nie zrobi. Czyli znajdować sojuszników, partnerów, którzy by poparli moje stanowisko, którzy być może dla nich to stanowisko nie jest tak samo ważne. Nie podzielają go. I tą dobrą radą i życzeniami sukcesów dla Janusza Wojciechowskiego, nowego polskiego komisarza. Dziękujemy. Z nami była odchodząca komisarz, pani wicepremier Elżbieta Bieńkowska. To była Rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, europejski głos w twoim domu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.